bardziej się przestraszył szalonej kobiety na scenie. La 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 la. La 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 la. Proszę Państwa, chwila ciszy, będzie wejście. Przed Państwem Marcin Daniec! Hello! Dajcie coś zapomnieć. Nie ma głośnika odsłuchowego w tym wigwamie. Rozumiecie? Ipa Kosińska chlapnęła gdzieś... A ja se stoję. Na szczęście nie palę. I stoję. I na... Nie patrzymy na siebie nawet jeszcze, patrzyliśmy się na siebie. Myślałem, że misuje. W życiu nikt mnie tak nie zapowiedział, dlatego dostałem najgorsze brawa w historii moich przyjaciół do kadzieli. Tam, takich 5 osób to jest pewnie rzut Jędrzejowa. Nie słyszał wuj, co to się nie było. Wybacz. A Kielcu Junie, słuchajcie, to jest mój debiut, że się ja wstępiałam mnie żmija specjalnie. To jest tak, jakby zapowiadał ktoś z radia albo z telewizji, dziennikarz, to nie czuje konkurencji i ładnie dba o zapowiedź. A tu Franca z kabaretem. A jeszcze nie skończę, to zlezie, będzie mnie wypychała na dzień. Ja tamten myślałem, że nie skończą. No, podobały się, to się nikt nie zmieni. A wyobrażacie sobie, że największy Tinkon, robiący tę imprezę od 100 lat, powiedziała Franca 2 godziny temu, że nie ma poślizgu ani pół minuty? Dzień zapamiętam, zawsze pamiętam Kielce, ale dzisiaj wyryję sobie. Dudę. Miałem wyjść o 9:30. Dlatego te brawa takie cienkie, bo już śpią. Głupi żarcik, czy nie żarcik? Głupi żarcik! Marysunowo. Jak tu nie skomentować? 2 metry 1, 1,92 m. I nie utrzyma i lezie i... To też pierwszy wiek, gdzie się załatwiacie, bo tam nie ma toalety dla ludzi. Chyba, że najwięcej witaminy. Kielcu Junie, to jest mój debiut dzisiaj, dlatego tak dbałem o wszystkie szczegóły. Wyobrażacie sobie, co to znaczy debiut? Po takich perłach i jeszcze po pakozińskie. I teraz jak się spiszesz, jak ludzie zareagują, no to wtedy taki pan Giorgio Chrobot zaprasza na kolejne. Dzisiaj kurteczka w cenie Mercedesa. Masz czego? A jak rozmawialiśmy o honorariu, to mówiłem, że u nas niedużo biletów. Ja sobie myślę, żmijo, Franco, nie wierzę ci w jedno słowo. Człowiek przyjeżdża i pół Kielc. To jest najcudowniejsze miasto, pomyślicie, że się podjeduje. Najcudowniejsze miasto w Europie. Czy wy sobie wyobrażacie? Całe życie pamiętam, tu był kabareton, Koroniunia sznęła swoje i jeszcze pół Kielc pojechało do Krakowa na Mężczyźnie Firenze. Co to za miasto? Taki rozrost. I teraz będzie wazelinka. 8 tysięcy ludzi w kadzielni, a wyobraźcie sobie, na stadionie w Chorzowie 7 osób. Tu za pieniądze, tam darmocha, jak Angela. Ale Helsing Wilkomen. I po niemiecku, to tylko chce, nie wiem jak jest po niemiecku. Ale teraz się nabrało 1,5 miliona. Hajnie, to teraz trzeba upłynnić. Po ludziach. I jak Polska, najcudowniejszy kraj na świecie, z zazdrością oglądała, jak ten dziwny pan z Turcji przyjął 1 milion uchodźców, dostał 3 miliardy, potem przyjął 1 milion uchodźców, dostał 3 miliardy, a Polska przyjęła 9 milionów ludzi i cała Unia, maybe, i fajnie. Nie będę brakować do.
od dzwonów, ta Włoszka. A no, kapisko i nie wie, czy dasz w Polsce, ale teraz jak nie przyjmiesz jednego, 20,000 euro betale. A ty się zaskulatniał u tej z Unii. Jakiś policjant brukselski podszedł, a inny gazem. Zrobili rewizję, 20 worów na ziemniaki z tym, że nowych. Zajrzeli, a inny mamy. Drugi worek na ziemniaki, euro, dolarem. Wazis, no kapisko, a to no. To jest w twoim mieszkaniu, to nie twoje plano. To jeszcze zajrzeli do hrabiego Schobielina pod Bydgoszczą. O, 3 wory, bo ja udzielam porad. Ale to jest strasznie dużo pieniędzy, bo ja udzielam strasznie dużo porad. Ledwo zacząłem już komitka z kamerką na robotę. A pan Jerzy mówił, wolny kraj, Kielczunie, można wszystko, mówi, już aparacik, kamerka. Tu Wisła gra, czy tu Wisła. Ty chciałeś co tutaj? Aha, bo jak tej się bateryka wywnieliczy, to ten będzie nagrywał. Tu gra, tu gra. Wszystko można. Debiut, wiecie co to jest? Młoda, jak serce kołacze. Żeby było fajnie. Czekaj, no, idzie ten kolega tych, co byli, cinku. Nie, to wraca koleżanka tej, co byli. Mieli trójkę, żeby przeskadzać, żeby nie mijać. Debiut polega na tym, kochani, że się spiszesz i... ich robocik... Dzisiaj znowu jedzie po kabaret mamie na CSL. Ponieważ tam jest zimno, to żółta, kurteczka lidera. Proszę się pokazać, komu zawdzięczamy kabaretony bez telewizji. Jest zasłużone? To też tam nie wiem, dlaczego się podlizuje, bo organizator główny, lider zaprasza, a jednak żegnać się będzie księgowa. No, ale niech ma. Czy wy sobie wyobrażacie, jest tak strasznie dużo młodzieży, co Kraków cały będzie wiedział i kula kolegów z kabaretów. Co był to? Fut. Samomolicz. Tu pani jak macha, taka dojrzała ogień. Ta rycząca 40 powiedziałem, bo już. Wy też macie, tak jak Daniec, sporą różnicę wieku związku. Tak oceniam panią na 2 dyszki mocza od małżonka. Super, Miszu. Wie pan, kiedy artyści starsi od swoich żon mieli spokój na całe życie? Wie pan kiedy? Jak się Łapicki ożenił. 59 lat różnicy. Czy wy sobie wyobrażacie, będzie lepsza historii? Już jest po wakacjach, każdy mi powie, tak i dam. Ale jak się mają żółte papiery, to co? Młodzież, czy wy sobie wyobrażacie, że kiedyś, patrzcie na wujka, kiedyś była jedna telewizja, Jezus, drugi rząd, młody w drugiej kurce. Jak cię zaśmiesz, spierdziczasz na 2 minuty jak w hokeju. Pójdziesz. Jeszcze raz, patrz na mnie, poważnie ci mówię. Jedna telewizja. Czy sobie wyobrażasz? Czy ty wiesz, że nie było pilotów? Słuchajcie, to szkoda czasu, to nie ma co marnować. Młody patrz. Odkąd wymyślono piloty, dzieci stały się zbędne. Rozumiem? A wtedy też nie były potrzebne. To nie ma co tłumaczyć. Tak się myślałem, żarty. Patrzcie na mnie, młodzież kielecka. Telewizor stoi i ma jeden dzień. Wył i tym samym wył. Ostrzegam cię i nawet się spisujesz. To sobie wyobrażasz, 30 lat później powstała TVP 2. Jezus, 30 lat po pierwszym programie. Jaka feta. To będzie egzamin z historii. Mistrzuniu przypróżony. Jaki zespół przyjechał zaszczycić powstanie programu drugiego? TVP. Śmigam, nie wiem. A nie byłem. A to młodzież wie,
Lista wstydu. Chyba, że się obraził za te rocznice wieku. Słyszałeś, zapamiętasz? Abba, patrz na mistrza. Abba. Teraz Kiepciuniek, nikomu nie mówcie. France wzięły takie pieniądze, że dwójka do dzisiaj nie ma porządnych pieniędzy. Tak napakowane. Ale to Kiepciuniek, to nie jest nowość. Cały czas artysta z zagranicy. A Jezu kochany, artysta z zagranicy. Tutaj młodzież wiedziała, kto był gościem special na 30 lat Solidarności. Proszę bardzo. Nikt nie wie. Jędrzejów? Zielaskowski, Donatko. To gratuluję, po prostu naprawdę. Nie zgadujcie, bo nikt nie wie. Proszę, tyły. Kylie Minogue. Nie wiem, czy dobry akcent mam, ale... Kylie Minogue przyjechała. Australijkę zaprosić? To tak robot wie, kogo zaprosił. Polaków. No, jeden wyjąteczek. Ale... Zdolna... Jak jasny pierd... Zdolna, myślę, o czym osób gra. No to jedna fanfaria oszczędnościowa, jedna dziewczyna. I na skrzypcach i nie ma nogi. Prawie aleluja, 60 tysięcy razy wykonywane w ciągu roku. I do tego doszło, że jak ktoś chce zamawia na ślubie, kto się aleluja, to dopiero po ślubie. No, jest Franciszek za karę. No plejeno, aleluja, no. After, tajny ślubem. Pamiętacie, jak Donaldinho był do spowiedzi do Franciszka? Ostatni raz do spowiedzi, przecież ostatni raz, Inor Donaldinho. Ostatni, Paweł, kiedy ja ostatni raz byłem do spowiedzi? A Paweł? Inor Donaldinho, no problemu. A wam? Chciałbym powiedzieć Franciszku, że zataiłem tylko Amber Gold. Amero. Nie kochaj nas. Wracam, kochani, Kylie Minogue na jubileuszu Solidarności. Wyobrażacie sobie 5 piosenek, bisik i... Jeszcze jest dzieci, że jest różnica czasu. Jeszcze Franca zdążyła na śmigłowce, samolocik i Dolo Zangeros, jeszcze tam zdążyła na popołudnie. Różnica czasu polega na tym, że my nie wiem za jaką karę Bogu. Przecież my idziemy do roboty 6 godzin wcześniej niż Polonia w Stanach. Każdy analizuje teraz. Jest pierwsza szansa z poślizgiem zrobiony. A ty nie wiesz do teraz. Chodzi o to, że jest różnica, patrz na wujka, jest różnica czasu. Jak my idziemy do roboty, oni śpią w Francji. Ale nie chcę plotkować, za to prąd mają dwa razy gorszy niż my. W każdym razie, jak kogoś macie z rodziny w Ameryce, powiedzcie, że na razie nie siedzą tam. A chłopak zadzwoni, kiedy wracać. Ale nie stresujcie. Stoi przed wami facet, który jest obiektywny i neutralny. I mało tego, Kieczuniuniuni. Uważam, że każdy artysta taki powinien być. Obiektywny i neutralny. Zapamiętam te rady. Na całe życie. Ktoś mi to nagrał. Wyobraźcie sobie, rok temu pan Marcinek, 4 biziory, nie zmuszam dzisiaj, tam, to jak ktoś nie wie, 4 biziory to pan robot mał, faceta miał od nagrań, nagrał połowę ostatniego biziora. I pan Marcinek jak mówi, patrzcie, 4 biziory. No, dziękuję bardzo, do widzenia. A szczypaczka ukraińska, dwa wyjścia.
Wracam do Kailinino. Czy wy sobie już wyobrażacie, how much 3 milion zloty wtedy dolarów potrzeba? Czyli jak by nie liczyć? 1 milion. 1 za wcześnie. Inflacja. Czyli, bo nie mają dobrego nagłośnienia jak my. Słuchajcie. Czyli reprezentacja. Za żadne skarby świata mi nie namyślałem, co tak, tak. Chyba, że... O, już wiem, jak was załatwić, żebym miał jeszcze piękniejsze brawa niż miałem. Witam oficjalnie w światowej stolicy piłki ręcznej. Pomódlmy się, że korona nie spadła ojcu. O, że matka boska, a wisełka. Teraz jeszcze sprzedali 7 i biegański młodziuteńki jak wy i przyszedł 35-letni bramkarz z Hiszpanii. Rozśmieszyć. Dobra, jak będzie wisić, to troszkę będzie o reprezentacji. Jak będzie wisić. Wygrałeś, kurczę, wykumasz 2 metry. Ale to musisz robota męczyć. On decyduje, ma dżynger jak w Hollywood. I tu się świeci i jest napis świetny. Schodzisz. Teraz się świeci, na razie jeść. Wracam do Kailinino, żeby nie być prozaicznym. Dżentelmeni nie mówią podobno o pieniądzach. $1 million. 3 milion zloty. Co wyobrażacie? Za te pieniądze to artyści z Polski występowaliby do dziś. A już to, co pan zrobot płaci, to 6 lat. No co? Jeśli na ciebie 6 lat temu. Rok temu, ponieważ nie wszyscy państwo byli, to rok temu miał mistrzuniu przepiękną w kwiaty hawajską. A tu pera może na narty jedzie, no już nie wnikaj. I sobie wyobraźcie, jeden pisiorek i pognała. I w Los Angeles już nie mogła się doczekać, tu Sylwester, Gdańsk. To jest piękny kraj, ale jednak północny. Jak była w Wędrochuską, niestety się nie pamięci. Przyjechała w czterech kożuchach. Bo była sprytna, wygooglała Poland.pl, Lipiec, woda w Bałtyku do drinków. No i Kaili nie chciała na przelew, no to 2 walizeczki, ochroniarze. I w Los Angeles na plaży z walizką, 2 walizkami, honorarium. I Madonna zobaczyła. O, Kylie, where are you from? From Poland. Yeah, how much? $1 million. Oh my God. Who? Solidarity. Ty, Kylie, a nie ma jeszcze jakiegoś święta w Polsce? Ona mówi, yes, Matki Boskiej Ziemi. Madonna tu przyjechała 15 sierpnia, tylko że tam miała gotowe pieniądze, a tu bilety jak wy. No i słabo, poszła tam podobno ministra taka. No już nie plotka. Potem grywa w nagrywkę. Od razu widać, że pisiała. Ale mucha poleciała, to co to kroku jest. W każdym razie, kochani, wracam do telewizji. Była jedna, potem... 2 dżynfle. A teraz jest 18,5 miliona telewizjów. Młody, potwierdzasz? Tylko, no nie wiesz, ty teraz w telewizji nie, tylko tu. Twój rówieśnik las mi pod koła, jak skręcałem do najpiękniejszego amfiteatru na świecie. Tu skręcam i sobie wyobrażasz, rówieśnik tak mi leży pod koła.
od razu każdy wie. SMS do dziewczyny. Kocham cię i nie wiem, kiedy cię zobaczę. A ja sobie pomyślałem, że jak tak będziesz szedł, to może nawet nigdy. Jest pan od nas. Cały świat chodzi tak. Ale to idzie spokojnie. Teraz nerwus. Wielki nerwus. 80 milionów telewizjów, 80 milionów castingów i wlokon tych nieudaczników. Czy macie wrażenie, Kieczulek, Kieczuliuś, nie macie wrażenia, że w telewizjach teraz, młody, podświetl, w telewizjach teraz to występują nawet ci, którzy nie chcą? No po prostu coś niewiarygodnego. Wyobrażacie sobie każdego wlokon, może chce wystąpić. Tu udają, że tańczą, tu udają, że śpiewają. W programie Jezu, jak oni śpiewają. Tu blondyna wokół na las. Ta, co uciekła z tej bezludnej wyspy, do tego, co ma cztery wyspy. No przecież blondyna wymyśliła duety, żeby śpiewał papa Asu, ten co umi, z tym papa Asu, co nie umie. A młody w telewizji powinien występować ten, co umi, z tym, co? No umi! I po kogo idziesz? To ma za kolega. Słuchajcie, czy wy sobie wyobrażacie, że nie pamiętam, która telewizja bębniła przez pół roku. Dziewczyna z Jędrzejowa będzie śpiewała. Dziewczyna z Jędrzejowa będzie śpiewała. Cała Polska. Matko, dziewczyna z Jędrzejowa będzie śpiewała. Matka za nimi. Moja córka będzie śpiewała. Moja córka będzie śpiewała. Nauczycielka ze śpiewu za nimi. Dzięki mnie. Dzięki mnie. I wyobrażacie sobie, że wychodzi dziewczyna z Jędrzejowa i śpiewa? I to jeszcze ma odwagę, śnie piosenkę Dziwny jest ten świat. A Niemen z nieba patrzy i sobie myśli, bardzo dziwny. A ona dostaje brawa, wielce. A przepraszam bardzo, że będę plotkował. Tu dedykuję King Kongowi, pamiętam, 120 lat. Powiedzcie mi, jaką łajzą musi być dwumetrowy facet, potężny, że się basami nie ożeni, tylko matka loko po Polsce i go swata, kto poślubi moją łajzę syna rolnika. No przecież to jest nie do pomysłu. Pani bardzo fajna dziewczyna, wyszłabyś za niego taki potężny, by cię złapał, to byś przyjęła oświadczenie w 30 sekund. Matko, tutaj wyobrażacie sobie, tutaj ktoś choruje, ktoś w telewizji o chorobach. Szpoli się za Kielcami w telewizji pożar. I biuro ochrony czy tam coś. Dzieci w szkole, w szatni. Młoda. Jesteś najszczęśliwszą młodą osobą na świecie. Matka jaka dumna. Znajdziesz skryteczkę już teraz po wakacjach w ogrodzeniu szkoły. Dlaczego kierowcy w Warszawie tak szaleją? Nie chcę plotkować, bo pan Chrobot prosił ani słowa o polityce. Aha, jak tu siedzicie, to nie wiem, jak żeście przyszli, to już gnał tamten na ten? To nie przepadajcie się, zawróćcie. No, żeby nie było rozruchy. A po to szli. Ciekawe jestem, ile wziął. O, już tam oficer wychodzi. Jadra 3. W każdym razie zawrócił. Koniec radości. A generał czterogwiazdkowy mówi, no to pokazało słabość jakąś tej marki. Chciałem, żeby więcej osób się zaśmieje. To jest nasz generał, czterogwiazdkowy, Polak. A dobra, kochani, szkoda czasu i w każdym razie zawrócił, nie wiadomo dlaczego. Już idzie, jest onek.
To patrzcie, są odważni mężczyźni, Pan Bóg zabrał, pomagamy. Zabrał i nadpędzamy. Dobrze, że jeszcze nie robi tu. Pokaż się Państwu. I tak nie wyjdzie to nagranie, bo jest inteligentny, sam się z tego śmieje. W każdym razie, kochani, wracam do telewizji. Jeszcze wymyślili system EWUS. Matko Boska, EWUS w leczeniu jest młody. Jest wujciu chory, zawozi go tata do szpitala, leczymy. Wyzdrowiał, odwozimy do domu. A nie EWUS. Każdy wie EWUS. Kupujesz dwie bombonierki Merzi. Idziesz do salowej, EWUS. Połóż mi wujka w sali, bo się go pierdyknęli na korytarzu. Jest sobota, przy drzwiach wejściowych. Przyjedzie to w poniedziałek, wywiezą nam wujcia. Starsza pani, 90 lat, poszła do lekarza, laryngolog. Termin na maj 2036. Jak się wkurzyła i mówi, o, awanturę zrobiła. I salowa, proszę się liczyć ze słowami. I nota, idź mi stąd. Moja matka. A, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Podobno 17 milionów ludzi żyje na granie i jest 1 700 000. Ale my się pisarzy ucieszymy. 1 700 000 żyje na granicy ubóstwa. To sobie wyobrażacie, że od 4 lat powstało 37 programów w tygodniu o gotowaniu. Jest, ukochany, najważniejsza sprawa. Czy Ukraina będzie w Unii? I gotowanie. I to, że młody, żeby jeszcze gotowali w kuchniach, jak nasze babcie. W kuchni się gotowało. Teraz się żnie na rynku, na placu. Ten malutki z Krakowa. Jezu, gdzie on by gotował? Na kastrowym, na jeziorami. Pod pociągiem pędzącym. Poobijane patelnie. W tamtym roku w Egipcie krokodyle mu smuciły dwa odcinki. To jest po prostu się nie... Mieszkasz w Kielcach? Gdzie mieszkasz? Na krzywy ryj, pierwszy rząd? Nie są z Kielc. Ale nie wywąchałem was. Było witam z światowej stolicy, a tlaskali młody jak się da. Jest. Z ciekawości, gdzie Państwo znajdują schronienie? Przepraszam? Krakowie. Tak, to jest. Pan Marcinek w Krakowie w Filharmonii urwane drzwi wejściowe, to tu na krzywy ryj. Siedzą jak drugi skiec. No to młody, mieszkacie w Krakowie, okej, okay, piękne, cudne miasto. A babunia gdzie mieszka? W Kielcach. To powiedz mi, jeździcie do babuni 2 razy, 3 razy w miesiącu na krzywy ryj, na obiadki? Jeździcie. No. To powiedz mi, to babcia Loto po Kielcach gotuje, przyjedzie wnuk. A, będę gotować. Czas start, zaczęłam. Jadą. Otwiera okna. Słuchajcie, kończę gotowanie. Dojeżdżają już. I nóż i marchewka. No Loto? No nie, inteligentna na pewno. A tutaj, a Jezu, jaki szum. Ten malutki Francuz. Michel, co ty robisz, Michel? Jakieś śledzie pocięte. Na imprezie studenckiej każdy student lubi pierdyknąć szybicę. To ten zaprzywodzi jakieś resztki śledzi do dostawca pizzy sznurem od żelazka albo od prowizja powiązane ręce. Przepraszam bardzo, a blondyna z lokami? To jest egzemplarz. To jest niezależny. Jeździ po Polsce. Zagląda do garów bez czepka. Włosy gubi. Kolegium ma już 1 700 000 w Stanach idzie za zaglądanie do garów. Bez nadzieja. Jeszcze knie jak szewc. Chłopak
Dębicy. I ojciec McKnight to jest po prostu persona. A tu ci wyzywała mnie ta twoja, ale co ci powiedziałem? Nie synu, no to co to za nowość? Masz 30 lat, codziennie ci to mówię, czy nie możesz wziąć do roboty. Ale tak już ja sobie nie... A co sobie nie pozwolisz tu być, bo będziesz się dał to nas wyciec z programu i nie wziąć. Ani ciebie, ani knajpę, no przestań. A jeszcze mam coś powiedzieć, dziewczuleka, napijcie się. Blondyna z lokami zamyka ludziom knajpy. A swoje otwiera. To jest po prostu nie do pomyślenia. Nie do uwierzenia. Telewizja, telewizja. Jeszcze pamiętacie, jak ludzie nie płacili, bo na mena, bo na... bo na... bo na... no tak. Bo na nęce. To nie pisiory młody, tylko poprzednia zmiana. Wymyśli jakiś strach na ludzi. Niemiec, a inne Polni się chytusem. Nikt z abonamentem bez ale. I taka rzeźbiarka z Francji. Gdy cię las sądzę, to lenek, kanę zafą, abonamą, hezafą, nie płacą. To mój sąsiad staruszek mówi, jak się doleciał do telewizora, do tego Niemca i do tej francuski, a inne Polni się męsie. Nikt z abonamentem bez ale. Po nas usprawiedliwionym Donaldiniem premierem. Nic beczane. Prosił mnie pan Georgios Robotos, żeby na pożegnanie... Ej, jak czas leci, młody pas. Żeby na pożegnanie powiedzieć państwu w formie uroczystego apelu, kiedy będzie lepiej. I ja cię przewróciłem też. Ja myślę, robot. Pa Kosińskiego. Ja będę jeszcze cała śmietana kiedyś. To każdy 100 razy lepiej wie, niż my, kiedy będzie lepiej. Przecież tu tyle tysięcy ludzi i ajne Gelden. Jeszcze raz wracam do Chorzowa. Serio. Za darmo bilety. W czasie, kiedy startuje mistrz olimpijski, Nowicki kulomiot. Prawie 80 metrów. Lunął gości o 3 metry każdego. Jest 8 osób, ale przepraszam, 6. Moje rodzice. Na szyby najlepszy pomysł, lekkoatletyka. I wspinaczka w Tarnowie. Fajnie powybierali. A tu to szybówka w Krakowie. 3x3. No to... Kochani, sąsiad mój powiedział, niech cię robot nie wpuszcza, nie daj się, skąd masz wiedzieć, kiedy będzie lepiej, co ty jesteś, energio terpe uta? Więc Kielczulek plus pierdzimeczka Jędrzejowska. Nie wiem, kiedy będzie lepiej, ale was proszę, pomódlcie się, żeby się nie okazało, że lepiej. To już było. Dziękuję, do widzenia. Że zostań. Chyba. Młody, nie było cię na świecie. Pierwszy raz w życiu sprowokowała mnie, żeby opowiedzieć najstarszy dowcip świata. Nigdy nie opowiadam kawału ze sceny. Jak jeździli Polacy nielegalnie do roboty, wiesz? To sobie wyobraź, że Niemcy z fajne sprawdzanym kartem.
Nee. Maar bent jij een poeveronne water? Ja. Daar heb je twee vrijden, ieder der vrijden aan het huilen. Ja, bij mijn vriend, Joseph. Joseph! Brenda! Dawaj mi się namówić, że ciebie tu mocno. Ale ty też specjalnie cicho powiedziałeś, specjalnie. Stand-up! Czy wy wiecie, że młodzi stand-uperzy nie zaliczają wujcia do stand-upu, wyobraź sobie? Powiedzieli, że są dwa warunki, żeby występować samemu. Panie Jurku, czy Jerzy, bo jesteśmy na ty, znamy się 40 lat, samemu, to przecież wiesz, że danie całe życie sam, bez darmozjadów. Młody, czy ty wiesz, że wujciu zrobił 40-minutowy monolog o walce Andrew, która trwa 90 sekund? Zawsze sam. A plus tam gitarzyści, tam się te, ale zawsze sam. I drugi warunek, według młodych stand-uperów, że trzeba na cały czas, na po prostu na cały. No, to teraz na bisik będzie znowu Jędrzejów. Sorry. Czyli wiecie, że ja z Krakowa do Jędrzejowa jechałem 6 razy szybciej niż z Jędrzejowa tu? I tu, jak jest napis Kielce, to jest 17 km do amfiteatru. A ty tutaj masz napis? No. A ty się Kraków wymyślisz. A babcia, ja działam to zawsze. Więc, kochani, na bisik będzie najkrótsza na świecie historia, jak 8 osób czeka na przystanku w Jędrzejowie. I uważajcie, 8 osób, czyli 2 ryczące, 40. 4 studentów ze słuchawkami i 4 dziadziusiów ze słuchawkami. Zupełnie inne. I teraz uważajcie, jak was to będzie śmieszyło, nie tłumcie tego. Ja się przewróciłem. Googlają, o której przyjedzie autobus. A nie, śmieszyłem was tak bardzo. Ale młody jest nieprzytomny. Wszyscy znają. A wiesz, gdzie żart ukryty? No jak można w Jędrzejowie googlać, o której przyjedzie autobus? Teraz złapali wszyscy, a ty wcześniej. I każdy Jędrzejowianin powie, co Google sta? Jak przyjedzie, to będzie. I teraz ci googlają. Podjeżdża kozak w kieleczkę. Ale taki kozaczek otwiera troje drzwi, nie wsiada nikt. No to kierowca, a wiesz o co chodzi? Teraz wszyscy kierowcy, szczególnie w Warszawie, wszystkie autobusy na Niemiec. Nie mów nikomu, to jest polityczna kwestia. Bez jednego wystrzału Niemiec ma autobusy w stolicy polskiej. I kierowców jest mało, to jeżdżą 4 doby pod rząd. Ponieważ są zakatarzeni, to dlatego, że pisają konkursy, kto przeskoczy z wiaduktu na wiadukt. To na to pięknie jest ten. Fajnie. I teraz uważaj. Jędrzejów, on. I kierowcą i tuk, bo jak teraz jest stand-up. Tuk, bo jak mnie panie wsiadają, to nie będę właściwie pajaca robił. Sezam. Za polem albo to dojdę do filtra, nie wsiądą, to pojadę i pojadę. Nie wsiada nikt. Co ludzie, którzy nie wierzą, i wyobraź sobie, że pojechał. I taki dziadziś po 3 minutach mówi, przepraszam państwa, nie chcę się wtrącać. Był już. Dziękuję. Nie
Ale to już nie jest. Ostatni raz. Ale teraz się Kasia wykazała. Dziękuję. Teraz się Kasia wykazała. Panowie, proszę usiąść. Bo, i proszę was, luzik i ostrożniej, bo nie będziecie pamiętali. Nie zamówiliście. Podoba się. Nie każdemu się podoba. Szanowni państwo, specjalnie na Wisiora. W środku Europy. W Kielcu Juniach. Kapela z Nowego Targu. Popękany Kieszpec 5. Specjalnie dla was na pożegnanie góralsko, tatrzańsko, jamańsko, świętokrzyskie reggae. Po nadziei. Pamiętajcie, żeby się nie dawać. Jeszcze kiedyś lepiej, kiedyś jeszcze lepiej może być. Wyobrażacie sobie, we Warszawie 4 czerwca 500 tysięcy ludzi do nadziei mówi, milicja mówi, że 150 tysięcy. To ile? 500 czy 150? Wyszedł Lechu, bo ja, gdyby ja, bo jakby nie ja, to bo ja i ja. I się zorientował, że koszulkę ma konstytucja, a ja mu weszło tam. Bo jakby nie ja. Nagle Lechu, dobra, nie słuchajcie, to dziękuję. Specjalnie refrenik, everybody. Niech słyszą Kielce, jak kadzielnia się bawi za swoje pieniądze. Dyktuję resztę. Z góry lepiej wszystko widać. A jak zejdzie z Giewont, gdzie będzie Giewont? Jerzy, gdzie Giewont będzie? No w drodze. Tak, jest i tak. A jak zejdzie z Giewontu lawina, obocisz ważny panocku. Warszawa Jerzy, gdzie będzie? A jeśli tak, dobrze, że nie tu, bo będę napierniczą, byłoby za nawoz. Cholery jasne za nasze pieniądze. Skarczył się ich historię. Jeden na drugiego skarczył, ten się obraził na tego, ten się z tym nie przeprosił, ten cię przeprosił tego, ten za granicę uciekł. Te spajowa na syropianie, ten się ułomą tu, tamta śpi na końcu, tamta znowu wodą, że trzeba będzie jeść chrabąsze. Śmijcie się, w przyszłym roku kazienia będzie w chłopce dawał szarańcze. Jak się ścieli do Lubaski Sienkojańskiej, gdyby było jaśniej. Czy wyobrażacie, koleżanka tych od szarańczy powiedziała, że już nie będzie jadła rzodkiewek w nich. Bo jak wyrwała jedną, to była córka tych dwóch rzodkiewków w szarańczy troszkę dalej. I powiedziała, że jak wyrwała, to też się mówi, córuniu, gdzie ty? Córeczko wraca. A jak zejdzie z Giewontu lawina, owoce z ważny panocku i tu się każdy z was podkłada tego, co specjalnie za nim nie przepada. Bo widzicie, że Polska jest rozwalona, nie przymierzając jak lustereczko pustowe. Spadło 13 kawałków. Tutaj ten, a ten, a ten, a ten. Ja dzisiaj kupowałem benzynę w Krakowie, czy to PiS już praktycznie nie istnieje. Dojeżdżą tu 38 przecinek. Dobra, bo będzie znowu, że ludzie grudzali na ręce. Obóz
Nocyś ważny panocku, nikt jej nie zatrzyma. Pamiętajcie, z może kiedyś jeszcze będzie lepiej, jak tak dali w tej Warszawie, będą robić co chcą, jak się syćkie wkuzimy, to się nie domy, hej! Teraz się odezwały stare, mądre polskie kielce. Życzę wam ino zdrowia, resztę kombinujcie ze same. I się nie domy, hej! Tak. Grej! Poczują się lepiej, nie będzie. Poczują się lepiej, już było. To wiem, że jeszcze ustała. Jedynie wielką miłość. I musisz panocku to wiedzieć. I żej się do serca głęboko. Że braknie miejsca do ciebie. Jak Polska długo, szeroko, z góry lepiej wszystko owijać. A jak przejdzie z Giewontu lawina, opoczysz ważny panocku, i kto jej nie zatrzyma. Z góry lepiej, a jak przejdzie z Giewontu lawina, opoczysz ważny panocku, i kto jej nie zatrzyma. Jak ładnie zapaliście, a którzy z Warszawy próbowali by to przynieść do mnie. Nie śmijcie się z nos ze mej kupie, że my nie dzisiejsze Polaki. Wy tego nie zrozumicie, a my rozstaniemy takie. Musicie panocki dowiedzieć, że nawet jak chalny wieje, my jeszcze mamy wiarę, my jeszcze mamy nadzieję. Z góry lepiej, a jak przejdzie z Giewontu lawina, opoczysz ważny panowcu, i kto jej nie zatrzyma na ten. Z góry lepiej,